Здравствуй, Польша, сколько лет? Я мечтал об этой встрече, и небесный яркий свет, и костелов старых свечи будет память крови древней, и всплывают лица. Gościem kultowych rozmów jest Jewgenij Malinowski, Rosjanin z dziadka Polaka, urodzony na Syberii w Białowie. Od 20 lat mieszka w Polsce. Piosenkarz, aktor, gitarzysta, pracuje nad własnymi projektami rockowymi i jazzowymi, a najbardziej znany jest jako wykonawca piosenek Wysockiego, Rosenbauma i Okuczaka. Wpierdzi pochody, ssory, rozdory pozabyty. Панночкины слезы рыцаря не остановят. Евгений, dlaczego zamieszkałeś w Polsce? Tak jakoś się złożyło. Co to były za okoliczności? A ich kilka było tych okoliczności, więc historia jest bardzo złożona. Początkowo miał to być przystanek w mojej podróży życiowej. Ale zamieszkując tutaj, gdziekolwiek wyjeżdżałem, to z powrotem tu wracałem. A co cię ciągnęło tu? Przede wszystkim klimat, nastrój, duch słowiański, który tutaj jest i to czuć. A poza tym to, co dla każdego artysty jest chyba najważniejsze. Nie wiem, czy ktoś zaprzeczy z artystów. Artysta potrzebuje publiczność swoją. Ja ją tu mam. Dzięki piosenkom Wysockiego, Okudżawy? Tak. Tak, Wysocki, Okudżawa, ale to nie wszystko. To po prostu to jest poezja śpiewana. To jest bardzo szerokie pojęcie. W Polsce mówi się na to piosenka aktorska. Bo jesteś też aktorem. Tak, zawsze chciałem być i aktorem, i muzykiem, i nawet gałki przy mikserze chciałem pokręcić zawsze w studio. Chciałbym kamerzystą być, też reżyserem. Co prawda zdarzyło mi się raz, wyreżyserowałem sztukę, jak byłem w Chicago przez pół roku z lokalnymi aktorami polskimi mieszkającymi w Chicago. Zrobiliśmy spektakl pod tytułem Na planecie Vlad Wysocki. A jednak ten Vlad Wysocki chodzi za tobą. Chodzi od małego. Tego już się nie da pozbyć. Jak się spotkałeś z nim po raz pierwszy, czy też z jego piosenkami? Zaczęło się od gitary, którą dostałem na 10 urodziny swoje. Zawdzięczam to ojcu swojemu. Ale ojciec również grał na gitarze. I pierwsza pieśń, którą mnie nauczył, to była pieśń Wysockiego. Kiedy ty pokochałeś Wysockiego jako chłopiec, Wysocki był trochę takim zbuntowanym outsiderem w Rosji. Do dziś mówią, że to był głos milczącego narodu. On wyrażał wszystko to, o czym naród milczał. Jak tylko się pojawił w Polsce, od razu wzięto go jak gdyby w pierwsze szeregi ludzi, którzy walczą o wolność, o sprawiedliwość, o po prostu o przyzwoitość, tak, ducha czy stanu moralnego społeczeństwa. I stał też inspiracją dla wielu artystów w Polsce. Jest Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie i stamtąd informacje docierają do mnie, że w ponad 70 krajach jest tłumaczony i śpiewany Wysocki w tych językach tych krajów. W tym roku był kolejny festiwal w Koszalinie, nazywał się Pasja według świętego Włodzimierza. To szczególnie mocny tytuł dla festiwalu poświęconego Wysockiemu, bo pokazuje jakąś taką, nie wiem, religijną moc tego, co robił. I taka była. To było trochę tak, że się wyznawało Wysockiego? To jest jakieś wywyższenie człowieka ponad to, co z
siebie reprezentował. To były rzeczywiście czasem wręcz magiczne sytuacje. Całe życie jego było, nawet jeżeli wziąć jego prywatne życie, było jakąś mistyką i magią. Chociażby to, że w 79 roku, 25 lipca, Wysocki przeżył śmierć kliniczną. I równo rok, ani dzień wcześniej, ani dzień później, zmarł w 80 roku, 35 lipca. A czy to nie jest tak, że Wysocki ma swoich wyznawców? Religia według świętego Włodzimierza? Nie sądzę. A jeśli byłaby to religia, to Pismo Święte, jakimi słowami by się mogło zaczynać? Co jest najważniejsze, ten jego dekalog? No może ja bym zaczął słowami: gdy tracisz wiarę w przyjaciela, gdy wątpisz, czy można mu zaufać, weź chłopaka w góry, nie pozostawiaj go samego. Niech będzie w jednej paczce z tobą, tam dopiero pojmiesz, kim jest. Света тьма нет Бога, а в чистом поле васильки. И дальняя дорога вдоль дороги. А ты jesteś samotnikiem czy człowiekiem towarzyskim? Ja bym tutaj tak gdzieś 60-40. 60 na rzecz samotności? Tak. Czy ty jesteś Polakiem czy Rosjaninem? Kim się czujesz? To jest pytanie z kategorii, kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusię? A ty mamusię czy tatusię? Ja oboje kocham jednoznacznie i jednakowo. Nie bez powodu tak odbijałem piłeczkę, ale kilka odpowiedzi takich spontanicznych też już się ułożyło przez te lata. Inna odpowiedź może być taka, no już do wyboru, jak sobie wybierzesz. Urodziłem się Rosjaninem, ale Polakiem byłem zawsze. No to ładna odpowiedź, ale ja pytam cię też dlatego, że jest pewna możliwość wyboru w twoim wypadku, bo twój dziadek był Polakiem. Tak, tak, ale po co wybierać? Powiedz mi, co tutaj, jaki cel to ma prześladywać, to wybieranie, to co mam się zrzec z całego swojego życia, połowy swojego życia, które spędziłem w Rosji, zrzec się z matki, z wychowania, z kultury, którą wsiąknąłem, nigdy w życiu. A mało tego, przez całe życie będę zabiegał o to, żeby Polacy zrozumieli, że wszyscy my jesteśmy z tego samego ciasta. Zresztą bardzo często spotykam się z opinią, że Rosjanie mi mówią, że już nic ruskiego we mnie nie zostało, a Polacy mówią, że Polakiem nie byłeś nigdy i nie będziesz. Więc tak trochę czużuje среди swoich, swój среди чужих, obcy wśród swoich i swój wśród obcych. Spróbujmy to ciasto scharakteryzować w takim razie, ten wspólny korzeń, to co poczułeś, że jest ci bliskie i że sprawia, że możesz tu zostać, gdy wyjechałeś z Rosji. Różni jesteśmy, różnymi językami mówimy, różne przyzwyczajenie mamy, nawet tradycje różne mamy. Już nie chcę ruszać tematu religii, to już w ogóle jest bardzo drażliwy temat, ale też różną mamy. Natomiast jeżeli sięgniemy w jakikolwiek odcinek czasu, wieków, to wszędzie natrafimy na to, że kultura, w sensie muzyka, mentalność, literatura, poczucie humoru, jakieś wartości duchowe, jakie od wieków idą gdzieś tam z daleka, do dziś dochodzą, co prawda zanikają, nad czym ubolewam, już wspomniałem. Jak w Polsce, tak i w Rosji zresztą też. To także tutaj nie mówcie, że ja tylko Polskę
o Polsce mówię, w Rosji to samo. To wszystko to mamy, no nie powiedziałbym identyczne, chociaż można by było też i tak powiedzieć, ale bardzo bliskie, bardzo podobne sobie mamy. Jak reagują zazwyczaj na fakt, że jesteś Rosjaninem? Zdarzają ci się wrogie, przyjazne, obojętne reakcje? Już nie spotykam jakichś takich wyraźnych, negatywnych ocen, ale pamiętam te czasy, pierwsza połowa 90. lat, kiedy nawet moje koledzy tutaj w Polsce, zabierając mnie gdzieś na imprezy, wprowadzali tam do towarzystwa, tam gdzieś tam dyskoteka, piwo się leje głośno. Ja mówię, tylko nie mów po rosyjsku nic. Nie odzywaj się lepiej. Niejednokrotnie przeżywałem takie sytuacje. Prywatnie rozmawiamy poza kamerą, obsujemy ze sobą, jak fajnie, Rosja, Polska, jesteśmy przyjaciółmi, bardzo dużo wspólnych tematów mamy, lubimy się i tak dalej, i tak dalej. I tak samo lubiąc się wychodzimy przed kamery i często przeżywam takie sytuacje, kiedy pytanie zadawano mi w taki sposób, jakbym między wiersze czytał, no powiedz coś złego o Rosji, no proszę, no powiedz, bo to takie fajne, to tak potrzebujemy tego, żebyś powiedział o swoim kraju coś złego. A ty wtedy co? Jak to czujesz? No niezbyt przyjemnie się wtedy czuję. Ogólnie przyjmijmy, że wszystko, o czym rozmawiamy, nie mówimy o tym, że wszyscy tacy są. Bo uogólnienia tak? Są bezsensowne. Właśnie, nie jestem zwolennikiem uogólnienia, że Rosjanie to to, a Polacy to to. Są pewne zjawiska, są pewne przypadki i na przykład takie przypadki, jakie za granicą się zdarzają pomiędzy Polakami, nie bardzo mi się podobają. Niby do tradycji należy gościnność, do tradycji, ja mówię o słowiańskiej tej tradycji w Polsce, której też dużo gdzie można spotkać. Tak jak wczoraj ugościli mnie w Białymstoku, to rzadko kiedy tak byłem goszczony. Więc gościnność zapisana jest w charakterze Polaka. Otwartość, owszem też. Jakaś pomocność, życzliwość jest. Tylko dlaczego Polacy wyjeżdżając do Stanów są gotowi prędzej udusić siebie nawzajem, nieżeli sobie pomóc. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak narzekamy na inne nacje, wytykając im to i to, mimo że trzeba ich podziwiać za to, że oni się wspierają. A Rosjanie sobie pomagają? U Rosjan trochę lepiej jest tym. Ale też nie idealnie. Nie jest idealnie, tak. Między innymi właśnie wspólna cecha też i tutaj jest. Rosjanie są bardziej słowni. Jeżeli jest w stanie pomóc, to pomoże. Natomiast jeżeli nie jest w stanie pomóc, to nawet nie będzie rozmawiał o tym, że ja ci pomogę, tutaj przyjeżdżaj, ugościć. Może ugościć u gościa, ale pomóc nie pomoże, jeżeli nie może. Tak? No i najczęściej co słyszałeś, za co Polacy nie lubią Rosjan? Tak z twojej perspektywy. Nie, no oczywiście od razu wytykali cały ten Związek Radziecki i wojnę drugą światową. Ktoś mówił o Powstaniu Warszawskim, tak? Z Powstaniem Warszawskim chodzi o to, że rosyjska armia stała i czekała, aż wykrwawi się powstanie. Zabolało to nawet Włodzimierza Wysockiego. Tak, stała i czekała, ale co jest cały naród rosyjski winien tego? Ja przecież przed chwilą wspominałem a propos Syberii, że nic sobie nie jesteśmy winni, my tak samo ucierpieliśmy jak i wy. To jest fragment z tak zwanego dziennika podróży, bo Wysocki nawet dziennik podróży pisał w formie wiersza, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem zresztą. I kiedyś oni jechali z Mariną Wladi przez Polskę, jak zwykle oni to robili i Wysocki wiedział oczywiście o tym, o czym cały Związek Radziecki nie miał pojęcia, gdyż w podręcznikach zupełnie inaczej podawano. Tutaj na przykład. Mówił nam chłop, my tutaj piekło przeszli.
Kamień by płakał, panie, gdyby mógł. Namordowali Niemcy naszych dziewczyn tu, gdzie nie stąpnąć, panie, ludzki grób. Ziemię tną lemieszy w proste linie brust. Kości do dziś jeszcze bieleją wśród zbóż. Rzeczypospolitej takiej wypadł los. Życia nieprzeżyte wyrastają w kłos. I nagle mózg rozsadzać zaczął czaszkę. Wróciło to, co wraca nie od dziś. Powstanie przypomniało się warszawskie i polski ból w rosyjską wtargnął myśl. Wzywali pomocy, błagali o broń, a nasi sztabowcy zatrzymali front. Chcieliśmy przez Wisłę, za marszą, jak się da. I płakali wszyscy, słysząc wciąż nie Нельзя. Było, minęło, lecz do dzisiaj w sercu niczym odłamek tamte sprawy tkwią. Bezsilny płacz naszych krasnoarmiejców i ten haniebnie zatrzymany front. Jak można po tym wszystkim powiedzieć, że Rosjanie są źli dla Polaków? Ale muszę ci powiedzieć, że bardzo przypominasz Włodzimierza Wysockiego. Ty sobie zdajesz sprawę, że jesteś trochę do niego podobny i że sposób, w jaki mówisz jego teksty, bardzo przypomina i barwę jego głosu, i tę ekspresję, którą on miał. No tak mi jakoś genetycznie się udało. Nie? Nic tutaj nie udaje i nie naśladuje. To jakoś tak... Może to właśnie ten czas od... W 10 lat chłopaki zazwyczaj właśnie to jest moment, kiedy się formuje, tak, się układa ich osobowość, ich światopoglądy, ich pojęcia, tak, o życiu i tak dalej, ich wartości. I kiedy ojciec mi tą gitarę dał, kiedy ja już zaczął szarpać te struny i chrypieć tym dziecięcym głosem, to tak to może gdzieś do dziś to i zostało. Ale też zrozumiałem w pewnym momencie, że ojciec zrobił świetną rzecz. On u mnie był bardzo naczytanym człowiekiem, ale bardzo małomównym. Ja nigdy nie rozmawiałem tak po duszam z ojcem. Nie mieliśmy takiej okazji. Natomiast on mi dał Wysockiego. Ja w pewnym momencie, już w życiu dorosłym oczywiście, zrozumiałem, że miałem dwóch ojców. Jednego miałem ojca biologicznego, który zaszczepił mi właśnie miłość do wolności, do tego, żebym robił to, co kocham, bo przecież gitara też nie bez powodu, to nie była niespodzianka. Niespodzianka była, że ja ją dostałem, ale był moment, kiedy ja do zwykłego kawałka sklejki przybijałem gwoździami ten trzonek od łopaty drewniany. Brałem żyłkę od wędek od ojca, naciągałem jako struny i wrząkałem sobie, że to niby gitarę sobie zrobiłem. I tak. Potem była ta prawdziwa gitara? A potem była ta prawdziwa gitara i dlatego właśnie to, co dał mi ojciec, to dało mi życie i to pojęcie wolności i pewności tego, jeżeli coś kochasz, to trzeba to robić. Natomiast Wysocki został moim ojcem duchowym. A nie bałeś się, że za blisko ten Wołodia jest ciebie, że tak stapiasz się z nim za mocno? Nie bałem się. Nie bałem się i nawet mogę powiedzieć, że on przez całe życie marzył zagrać Hamletę i zagrał go. A ja przez całe życie marzyłem zagrać Wysockiego. I nadszedł taki moment, kiedy w Teatrze Polonia odbyła się premiera tego spektaklu Rajskie Jabłka, gdzie ja grałem rolę Wysockiego. I to dla mnie było chyba najważniejsza rola w moim życiu. Ale Wysocki też mówił do tych, którzy śpiewali jego piosenki, chłopaki, wy nie róbcie pode mnie, róbcie pod siebie. Zgadza się, ale
Ja nie wiem, no teraz jakoś nie wypada mnie samemu o sobie mówić, ale nigdy nie spotkałem się z opinią, że ja go naśladuję. Owszem, powiedziałeś też, że jestem podobny do niego i mówię jak on i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy śpiewam na przykład, to wszyscy mówią, że klimat, intonacja, czyli przekaz jest ten sam, energetyka jest ta sama, ale i tak robisz to po swojemu, inaczej niż Wysocki, więc ja nigdy nie zadawałem się celem takim, być podobnym do niego w śpiewie czy w mowie. Czy kibicujesz dziewczynom z zespołu Pussy Riot? Ja im nie kibicuję, ale jednocześnie też posądzam władzę, w jaki sposób się obeszli z nimi. Natomiast nie chciałbym być posądzony o konserwatyzm, ale wyprawiać coś takiego w świątyni, w ścianach cerkwi, to ja przepraszam bardzo. No. Ale do więzienia wysyłać za to? To też chyba nie, słabo. To bardzo słabo. No to tak, żeby był jakiś wątek współczesny. Zdrastwuj, Polsze, skolka lat mnie zwuciali wdachnowienna i Mickiewicza сонет, и мелодии Шопена. Помни, что таи пенящий цвет лодзинских закатов, что налил в бокал богемский Александр рукой узкой. И слова одни и те же повторяли брат за братом. Александр сказал на польском, Адам сказал по-русски. Я и сам не знаю, чей я люблинский или курский, раб царя я или рыцарь Речи Посполитой. Пишет между строк и слез Ивану смелый Курбский. Этими ли плачами все земли польские полили.